Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku odpowiem na dwa pytania, które często pojawiają się w komentarzach. Po pierwsze, jak wygląda mój dzień, jak wygląda dzień przedsiębiorców, a po drugie, czy interesuje się czymś innym niż zarabianie pieniędzy, to też się często pojawia. Śmieszne pytanie, więc też na nie odpowiem. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczniemy od drugiego pytania, czyli od tego, czy interesuje mnie coś poza zarabianiem pieniędzy. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim interesuje się ekonomią, e, rynkiem, gospodarką, polityką, ale poza tym interesuje mnie też przede wszystkim psychologia ludzkich zachowań. Bo to od tego, jak zachowują się ludzie, e, zależy... Jak ze sobą współżyją, jak wspólnie wymieniają się towarami, usługami, co na swój temat myślą, jak się nam generalnie żyje. 80% zadowolenia z naszego życia wynika z relacji, które mamy zbudowane z innymi ludźmi. I tak jak się zastanowię przez moje ostatnie 30 lat życia, no to rzeczywiście tak jest, że ten poziom szczęścia, który aktualnie mamy, zależy od tego, jakich ludzi mamy wokół siebie. Jeżeli ktoś pracował za granicą i no, był sam, czy mieszkał z ludźmi, z którymi był zmuszony mieszkać po prostu w takim, w takim kwaterze zagranicznym, Pracowniczej, no to, no to doskonale wie, że to, jakich ludzi mamy wokół siebie, warunkuje to, czy jesteśmy zadowoleni i żadne pieniądze nie są w stanie tego przebić. W związku z tym, mnie od zawsze interesuje psychologia ludzkich zachowań. Pomaga to też przede wszystkim sprzedaży, ale miałam niby o pieniądzach nie mówić, więc powiem o tej książce, która się tutaj znajduje. Mózg chce więcej, dopamina. Rewelacyjna książka, nowa, na którą trafiłem niedawno, chyba od kogoś się dostałem, ale teraz mamy już ją u siebie w sklepie. Powiem tak, przeczytałem kilkaset książek. Te wszystkie książki, które my mamy w księgarni, czytam na bieżąco, Jak coś nowego dochodzi, czego nie czytałem, to czytam. Bardzo rzadko coś mnie zaskakuje pod takim kątem, że jest dla mnie coś mega odkrywcze. Jakieś jedno, dwa zdania, wiadomo, zwroty. Sformowania, jakieś nakierowanie na coś, tak? Oczywiście, każda książka. Natomiast, tak, że ażbym chętnie nagrał o tym odcinek i polecił, to dawno nie było takiej książki, to jest jedna z nich. Książka o dopaminie. Dlaczego o tym mówię? Bo uświadomiłem sobie, że to, jak działa nasz mózg, uzależnione jest od różnych hormonów, a dopamina pokazuje nam dlaczego coś nas cieszy lub nie cieszy. I ja zauważyłem wśród moich znajomych przedsiębiorców i u siebie, że jeżeli osiągamy jakiś cel, to potem przestaje nas to automatycznie cieszyć. Czyli jeżeli moim... kiedyś na tapecie w komputerze miałem BMW piątkę z jasnym wnętrzem, taki kokpit po prostu w środku wnętrza samochodu i zawsze chciałem tą BMW mieć. Miałem Mercedesa C63 MG też na tapecie wcześniej i też zawsze go chciałem mieć. Kiedy już zarobiłem tyle pieniędzy, że mogłem kupić takie auto za gotówkę, to ten Mercedes C63MG już był powiedzmy klasykiem, nazwijmy to, w tym momencie, kiedy ja już miałem te pieniądze i były już inne samochody, natomiast BMK5, ją kupiłem, znaczy mam w leasingu, no to też nie jest już jakiś tam samochód marzeń i zastanawiałem się dlaczego tak jest, dlaczego jak dążę do czegoś to mnie to cieszy, a jak już to mam to mnie to nie cieszy. No i właśnie w tej książce jest to wytłumaczone, że to jest efekt dopaminy i dopamina to jest dążenie, to szczęście wynika z dążenia do czegoś, czyli jak alkoholik chce na przykład o 20 po całym dniu pracy się napić, to dla niego najważniejsze jest to, że on to czekał przez cały dzień od 8 rano do 20 na to, że się będzie mógł w końcu napić, zaczyna pić i to uwalnia w nim to szczęście, że on już cały dzień na to czekał i w końcu jest ta zdobycie tego celu, a potem to już wszystko jedno. Natomiast z, no z samochodami, z przedmiotami też tak jest. Ja mam tak, że lubię odhaczać kraje, a nie lubię ich zwiedzać. Czyli moim celem jest pojechanie na przykład powiedzmy na Zanzibar po to, żeby powiedzieć, że byłem na Zanzibarze i że udało mi się tam zorganizować bilety, czas spakować się i tam być, ale jak już tam będę to mnie nie cieszy chodzenie. Po lokalnym rynku, zwiedzanie plaż i tak dalej. No, nie jest to dla mnie satysfakcjonujące i każdy mózg funkcjonuje inaczej, i każdy reaguje chemicznie w głowie inaczej na, na różne zjawiska. No i tym się różnimy. Tu też jest taka fajna rzecz powiedziana, że na przykład ksiądz powie, że najważniejsze jest, najważniejszy w życiu jest kontakt z Bogiem. Artysta powie, że najważniejsza jest twórczość. Sportowiec powie, że najważniejsze jest ulepszanie swoich wyników, poprawianie samego siebie i tak dalej. Przedsiębiorca powie, że najważniejsze jest zarabianie pieniędzy. Dlatego, że aktywności, które wykonujemy, wytwarzają u nas więcej dopaminy i to oczekiwanie na wykonane zadanie. E Sprawia, że się po prostu cieszymy tą swoją drogą, więc każdy jest inny, każdy inną chemię w głowie sobie wytwarza na innym poziomie. No i bardzo fajnie ta książka jest wytłumaczona też o miłości, dlaczego ludzie się na przykład rozstają ze sobą, bo jak się poznają na początku i przez pierwszy pół roku czy rok ta dopamina jest wytwarzana e, z racji tego, że my nie wiemy jak ta druga osoba, jak ona jest. Jak zaczyna chrapać, zaczyna nam przeszkadzać, maskać i tak dalej, to nagle to już jest ten moment, kiedy ta dopamina osiadła, już wiemy jak ta osoba się zachowuje i nic nas nowego nie zaskoczy, powiedzmy. E, w kontekście tej dopaminy. No więc już ta taka wczesna miłość przemija, i to jest właśnie pokazane, że potem trzeba wytworzyć sobie inne hormony, które sprawiają, że potem się ma długi związek, i tak dalej. Mega fajna książka, polecam serdecznie. Dlaczego o tym tak długo mówię? No bo zapytaliście też mnie w komentarzach, jak wygląda dzień przedsiębiorcy, jak wygląda mój dzień. Więc ten wstęp pokazuje, że ty możesz mieć totalnie inne priorytety, totalne inne cele. Natomiast my jako ludzie, istoty takie społeczne, i tak w 80% uzależniamy swoje szczęście od tego, jakich ludzi mamy wokół siebie. Czyli ten 80% zadowolenia to jest to jakie mamy otoczenie i ty możesz chcieć spotykać się z innymi ludźmi możesz chcieć mieć inne cele finansowe, prywatne, podróżnicze i tak dalej. Ja powiem o swoich i powiem o celach moich znajomych przedsiębiorców. Dlaczego? Od dłuższego czasu budujemy grupę przedsiębiorców, którzy robią obroty pomiędzy 10 a 100 milionów złotych. Mamy parę osób powyżej tej setki, no ale większość gdzieś mniej więcej jest 10, 20, 30, 50, 70. Powiedzmy gdzieś w tych granicach mamy tą grupę znajomych. Znajomych Wyjeżdżamy razem nie wiem, na narty, na kłady, jeździmy motorami i tak dalej. Jeździmy za Granice spotykamy się po prostu ze sobą prywatnie i robimy to po to, żeby utrzymywać kontakt z ludźmi na swoim poziomie finansowym. No i oczywiście ja nie jestem przy tej górnej granicy jeszcze, no ale dzięki temu, że się z tymi ludźmi spotykam, mam nadzieję, że cały czas będę podnosił swoją poprzeczkę, tak samo jak i oni. Każdy z nas coś mądrego podpowie. Ja podpowiem coś komuś w kontekście budowania majątku, ktoś mi podpowie coś w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, ktoś coś pod kątem zabezpieczenia prawnego, pod kątem podatków, pod kątem zwiększenia sprzedaży jakichś kompetencji takich menedżerskich, operacyjnych, no, mnóstwo ludzi, mnóstwo rzeczy można się od takich ludzi dowiedzieć i to mnie cieszy. No i z racji tego, że się często spotykamy, mamy bliski kontakt ze sobą, to ja wiem, jak też wygląda ich dzień i co doprowadziło ich do momentu, że oni mają tyle pieniędzy, ile mają dzisiaj. Więc powiem teraz właśnie, jak to wygląda. Podzieliłem sobie to na takie trzy rzeczy, będę sobie zerkał tutaj na kartkę. Podzieliłem sobie na takie trzy rzeczy, że przede wszystkim dzień mój czy przedsiębiorcy, to już będę nazywał tak samo powiedzmy, wygląda tak, że każdy z nas ma jako przedsiębiorca wyznaczony cel. Nie znam kogoś, kto zarabia między 10 a 100 baniek, ale jest nas kilkadziesiąt osób na ten moment, zresztą jak znasz kogoś takiego, to zapraszam do kontaktu, żebyśmy się mogli ze sobą wspólnie poznać. Nie znam kogoś, kto nie ma wyznaczonego celu. Nagrywaliśmy już kilka odcinków o celach. Cel to jest to jest podstawowa rzecz. No, celem jest na przykład to, że mam jedną fabrykę, chcę rozbudować fabrykę, kupuję działkę, stawiam drugą fabrykę. Każdy musi mieć jakiś cel, jeżeli robi duży biznes. Chce dobić do 50, do 100 pracowników, jeżeli pracownicy to jest główne źródło przychodów, albo ktoś chce stworzyć jakieś produkty, rzeczy, nie wiem, napisać książkę. Każdy musi mieć jakiś cel, jeżeli jest przedsiębiorcą i pod ten cel układa się zadania. I większość z przedsiębiorców układa te zadania czy w kalendarzu googlowskim, czy w programach typu Trello, Asana, Jira. My korzystamy akurat z ClickUp'a, kiedyś korzystaliśmy z prostego Trello. W związku z tym, no, te zadania trzeba sobie jakoś układać. No i te zadania układa się w jakimś określonym czasie. Czyli mamy jakiś harmonogram, czyli mamy cele, mamy zadania, które zrealizują ten cel. Na przykład, 10 zadań zrealizuje mój główny cel. Czyli ta paczka realizuje jeden cel. No i pod to układam harmonogram, w jakim czasie, kiedy, kto jest za to odpowiedzialny, więc wszyscy zaczynamy od planowania, i to planowanie zaczyna się przed następnym dniem, czyli na przykład w niedzielę planuję poniedziałek, w poniedziałek planuję wtorek, albo w niedzielę powiedzmy planuję cały tydzień, albo cały miesiąc, czy tam w poniedziałek, niezależnie w który dzień, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby wcześniej mieć zaplanowane co rano robimy, no bo wtedy przez noc, jak to mówi Brian Tracy, głowa pracuje nad danym rozwiązaniem i rzeczywiście tak jest. Jeżeli masz jakiś problem do rozwiązania i myślisz o tym przed snem, to rano obudzisz się często z nowymi pomysłami, gdzieś pod prysznicem, jak się rozluźnisz, bo... Po prostu głowa nad tym pracuje podświadomie, i potem te pomysły wychodzą. W związku z tym, mamy cel, mamy zadania, mamy harmonogram i wokół tego opieramy swój dzień. Ludzie, którzy nie prowadzą firm, żyją z dnia na dzień, nie robią celi, nie robią harmonogramów, nie robią zadań, więc to jest pierwsza różnica. I nie znam kogoś, kto prowadzi dużą firmę i nie wyznacza sobie celów, nie wyznacza zadań. To jest niemożliwe. Zatrudniać 50 osób i nie mieć wyznaczonych zadań, co każdy przychodzi do pracy i robi co chce, no to jest bez sensu. Druga rzecz. Każdy z przedsiębiorców ma jedno główne zadanie w ciągu dnia. Jak myślisz, jakie to jest zadanie? To jest sprzedaż. Czyli każdy prowadzi firmę po to, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, przynajmniej tą prywatną. Więc to, co można zrobić w ciągu powiedzmy 10 godzin, które jesteśmy w biurze, to jest sprzedawać produkty i usługi, które nasza firma sprzedaje. Więc najważniejszą czynnością, wokół której opieramy wszystkie aktywności, jest po prostu sprzedaż. Jeżeli my mamy małą firmę i sami sprzedajemy, no to robimy to przez większość czasu, 90% czasu, no bo co innego robić w firmie, jak nie zarabiać pieniądze. Więc to są aktywności, które wpisujemy głównie do swojego kalendarza. Spotkania z klientami, tworzenie marketingu, tworzenie lejków sprzedażowych, tak, żeby można było pieniądze pozyskiwać. Jak firma się rozrasta, mamy tych pieniędzy coraz więcej a czasu teraz mniej, no to zaczynamy zatrudniać zespół. No i teraz ludzie, którzy mają małe firmy, zajmują się przede wszystkim operacjami. Operacje polegają na tym, że trzeba wydrukować kartkę, zrobić przelew, pójść coś przenieść z jednej strony na drugą, skręcić szafkę, no to są takie rzeczy operacyjne, rozmowy z klientami, wysyłanie jakichś PDF-ów, czegoś, coś tam, bieranie telefonów. To są operacje, które sprawiają, że firma zarabia pieniądze i mały przedsiębiorca robi to sam. Potem, jak jest większy zespół, oddaje tą część operacyjną komuś, kto się operacjami zajmuje. I wtedy 100% czasu poświęca na networking i sprzedaż, a operacje zajmuje mi na rozwój, a operacjami zajmuje się ktoś inny. Więc tutaj w zależności od tego, na jakim etapie się jest firmy, ja na początku robiłem wszystko sam potem z jedną osobą, z dwoma, z trzema, pięcioma, dziesięcioma i tak dalej. I na każdym etapie się to zmieniało. Tak? W związku z tym ja uciekam teraz już od jakichkolwiek operacji, automatyzuję to wszystko, deleguję te zadania dalej. Oczywiście to, czego się nie da zdelegować na dany moment albo nie ma osoby odpowiedzialnej za to, robię to sam. No, na tym polega prowadzenie firmy, a nie inaczej. Tak? W związku z tym po pierwsze mamy cele zadania harmonogram, po drugie mamy najważniejsze zadania sprzedażowe plus ustawienie zespołu, plus zdejmowanie z siebie systematycznie operacji. Tym się zajmują przedsiębiorcy, żeby cały czas ściągać z siebie rzeczy operacyjne i zajmować się tylko i wyłącznie tym, co przynosi pieniądze, czyli sprzedażą, rozwojem firmy. Poza tym e, są jeszcze trzy rzeczy, o które, o które ludzie. Na których skupiają się ludzie. Którzy mają jakiś większy sukces. Po pierwsze, na zdrowiu. Wszyscy ludzie inwestują w swoje zdrowie, którzy mają duże firmy, bo wiedzą, że jeżeli zdrowie im siądzie, to żadne pieniądze im nie pomogą. I budowanie wielkiej firmy nie jest warte tego, żeby utracić zdrowie. Chyba, że ktoś jest naprawdę mocnym czubem, a są tacy w Stanach głównie. Więc zdrowie jest przede wszystkim najważniejsze. Po drugie, sport. Jeżeli ktoś prowadzi dużą firmę, no to często nie jest zawodowym sportowcem, tak? chyba że jakimś rajdowcem czy, czy jakąś taką osobą, która ma taki sport, powiedzmy, no rajdy też są fizyczne, ale taki powiedzmy, wiecie o co mi chodzi, tak? Nie finansowy, tylko taki mocno wysiłkowy. No to jeżeli jesteśmy zwykłymi amatorami, to ten sport jest potrzebny do tego, żeby... Mieć energię do tego, żeby działać. Nie da się prowadzić dużej firmy i nie, nie biegać nawet, nie chodzić na siłownię, nie, wiem, nie grać w kłosza w tenisa, w ping-ponga, cokolwiek. Trzeba cokolwiek robić, bo wtedy w naszym mózgu też wytwarzają się odpowiednie hormony, które sprawiają, że nam się chce myśleć, chce nam się działać. Tutaj w tej książce jest powiedziane, że robiono badania na szczurach i kiedy szczury były głodne, wykonywały zdecydowanie więcej czynności, które tam zaplanowali w eksperymentach, a kiedy nie były głodne, to nie robiły tego, robiły to rzadziej. No tylko względu, że im człowiek ma mniej pieniędzy, im bardziej do czegoś dąży, tym więcej czynności wykonuje. No i to wynika z procesów chemicznych, które zachodzą w naszej głowie. Tak? Gdzieś ta chęć to jest właśnie to, że jesteśmy głodni i musimy ten głód zaspokoić, więc jeżeli nie ćwiczymy i nasz organizm nie funkcjonuje na pełnych obrotach cały czas, nie musi się regenerować, nie musi myśleć, nie musi się skupiać, nie musi się wysilać, no to nie mamy takiej ochoty do pracy, więc ten sport jest kluczowy. A poza sportem czytanie książek to jest to samo, co siłownia dla, e, siłownia dla ciała, no to książki to jest siłownia dla umysłu. I to nie jest tak, że czytamy książki po to, żeby żeby być super mądrym i dowiedzieć się, jak zarabiać pieniądze dzięki książce o dopaminie, że będę zarabiał więcej pieniędzy. Nie. Książki czyta się po to, że nawet jak zbudujesz jakąś formę na siłowni, to chodzisz tam po to, żeby ją utrzymać. Jeżeli chcesz mieć 80 lat i mieć umysł tak bystry jak. Ludzie dużo młodzi, no to musisz czytać książki, musisz ten swój umysł trzymać na pewnym poziomie wysiłku, żeby on cały czas czuł się potrzebny i żeby działał. I nie można po prostu przestać się rozwijać, no bo potem umysł zgnije i będziesz miał 90 lat i nie będziesz wiedział, co się wokół ciebie dzieje. A zobacz, ile jest ludzi, którzy występują gdzieś w telewizji, czy nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy mają po 80 lat, jeżdżą po świecie i tak dalej, podejmują najważniejsze decyzje, mają pod przyciskiem guzik atomowy. I dalej funkcjonują tak 70-80 lat. Zastanów się jak wygląda to w twojej rodzinie, czy ktoś byłby w stanie trzymać palec nad guzikiem atomowym jako prezydent Stanów Zjednoczonych i czy czyta książki, czy się rozwija i tak dalej, tak? No. Zobacz, porównaj sobie to. No i kolejna rzecz poza, poza zdrowiem i sportem, to są relacje, które budujemy z innymi ludźmi. Ja zauważyłem, że większość przedsiębiorców, przynajmniej tych, która się z nami spotyka, no to są ludzie, którzy chcą cały czas poznawać nowych ludzi. Mam takiego kolegę, który ma bardzo fajnie zorganizowany magazyn z produktami, mają 15 tysięcy produktów. I firmy, które wdrażały dla niego pewne rozwiązania, przysyłają swoich klientów. Do niego, do fabryki, do, do magazynu, przepraszam, żeby zobaczyć jaką to wszystko ma poukładane. I teraz, jak on ma z tego korzyść, że inni przedsiębiorcy przychodzą za darmo oglądać sobie jego, e, jego miejsce? Tak? No taką, że on poznaje ludzi, których stać na kilkaset tysięcy złotych na wdrożenie tego rozwiązania magazynowego, e, więc są to ludzie na jakimś poziomie podobnym finansowo jak on, którzy będą to wdrażać albo chcą zmienić ten system na inny, bo mają stary i teraz chcą zrobić nowy. Więc on poznaje te nowe osoby. Potem te nowe osoby przychodzą do nas, do tej grupy, i ta nasza grupa się cały czas rozszerza. Więc. Przede wszystkim Dzień Przedsiębiorcy wygląda tak, że z jednej strony dbamy o zdrowie, z drugiej strony dbamy o sport, o zarabianie pieniędzy, o zespół, ale jeszcze do tego cały czas staramy się poznawać nowych ludzi, żeby to wszystko szło nam do przodu. Niestety w Polsce jest tak, że my tak naprawdę zarabiamy pieniądze od 30 lat. Powiedzmy, w tym, na tym, nazwijmy to wolnym rynku, od 90 któregoś roku działamy. Natomiast w Stanach, w Anglii nie było czegoś takiego, że było nagle cięcie. Przez kilkadziesiąt lat nas nie było i, i nagle zaczęli działać. Oni wszyscy działają cały czas, tam jest ciągłość, czyli pradziadek miał firmę, przekazał ją dziadkowi, dziadek przekazał ojcu, ojciec synowi, syn wnukowi i cały czas gdzieś ta ciągłość, wymiana myśli między sąsiadami, pracownikami, zarządem była. U nas to zostało ucięte i tak naprawdę teraz to pierwsze pokolenie, jeżeli ktoś prowadził firmę w 1991 roku, po 30 latach jest zmęczony, teraz chce tą firmę dalej przekazać. To dopiero teraz się pojawiają problemy, że ta firma nie ma procedur, nie jest zarządzana w odpowiedni sposób, żeby to przekazać, to trzeba ułożyć, to trzeba zmienić, rozumiecie? Teraz się dopiero zaczyna to przekazywanie tych firm i taka wymiana pokoleniowa myśli, więc my się staramy już teraz jak najwięcej kontaktów z przedsiębiorcami nawiązywać, żeby znać odpowiedź na większość pytań, które już zostały kiedyś rozwiązane, żeby nam się żyło prościej i lepiej. W związku z tym, podsumowując, jak wygląda Mój dzień, dzień przedsiębiorcy. Planuję zadania, które mają. Sprawić, że będziemy zarabiali więcej pieniędzy, zespół będzie wiedział, co ma robić. Skupiamy się na głównym zadaniu, czyli na sprzedaży. Wokół tego spotykamy się z przedsiębiorcami, żeby poznać jak najwięcej nowych osób, nowych informacji, nowych sposobów na zarabianie pieniędzy. No i do tego ćwiczymy, czytamy książki i tyle. Najważniejsza różnica pomiędzy osobą, która prowadzi dużą firmę, a tą, która nie prowadzi takiej firmy, jest taka, że po prostu każda minuta w ciągu dnia jest wypełniona i bardzo chronimy swój czas przed osobami, które ten czas nam chcą ukraść. Czyli jeżeli chcesz komuś coś sprzedać i ta osoba ci mówi, że ma mnóstwo czasu i możesz przyjechać kiedy chcesz, to jest bardzo zły sygnał, bo to znaczy, że ta osoba... Nie ma co robić i zazwyczaj nie ma wtedy pieniędzy, żeby kupić twój produkt. Natomiast jeżeli chcesz się umówić jako handlowiec do kogoś, kto nie ma czasu, ciężko się z nim umówić i rok zabiegasz o spotkanie, no to to jest osoba, jeżeli sprzedasz jej swój pomysł, to to kupi, bo ma pieniądze dlatego, że chroni bardzo swój czas, i jest mocno zorganizowana. Na koniec, tak jak mówiłem wcześniej, polecam serdecznie serię książek o mózgu. Aneta od nas z biura, która zajmuje się naszym sklepem internetowym zaproponowała mi kiedyś książki o mózgu. Ja taki byłem troszeczkę nieprzekonany, bo mówię, że mamy książkę o zarabianiu pieniędzy, zaraz tu jakiś mózg, zaraz coś tam, zaraz... Ale mówię w sumie, chwila, chwila, Paweł, spokojnie, weźmy te książki i okazało się, że bardzo chętnie zamawiacie właśnie te książki o psychologii, o mózgu. Jedną z nich trafiłem, wziąłem, zabrałem i spodobała mi się tak, że właśnie nagrywamy o tym odcinek. Więc zachęcam z takiej książki sobie skorzystać, poczytać o psychologii ludzkich zachowań, o tej dopaminie, żeby zrozumieć, dlaczego nasz wspólnik, partner, pracownicy zachowują się w dany sposób, jak my myślimy, co nas cieszy i dlaczego nas to cieszy, dlaczego coś nas przestało cieszyć. To pomaga w budowaniu relacji, w zarabianiu pieniędzy w ogóle w życiu. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, tak jak te dwa pytania powiedzmy o, o dniu i o tym, co interesuje mnie poza biznesem, wykorzystałem w tym odcinku, to jeżeli macie kolejne pomysły na odcinki, napiszcie je proszę w komentarzu pod tym odcinkiem. Dzięki temu ja powyciągam kilka pytań i będę mógł nagrać dla Was jakiś ciekawy odcinek. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo robimy to dla Was. No i dzięki temu mamy paliwo do tego, żeby to robić. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć.